Dzień dobry, dzień dobry, mamy 5 minut, szybko tworzymy nowy licznik, eee, licznik send in blue, na przykład i zrobimy sprawdzanie po mailu tylko, to jest bardzo istotne i lecimy dalej. Tutaj ustawiamy sobie na przykład te indywidualne tam 15 minut, czy 9 godzin, czy 9 dni, to nie ma znaczenia. I tutaj jest ważne w trzecim kroku, tak? Czyli zacznię odliczać, gdy użytkownik dołączy do listy mailingowej. Ustaw integrację i teraz oczywiście nie mamy tutaj integracji SendinBlue, ale mamy webhook. Zaznaczamy webhook, robimy wybierz system, zapisujemy integrację i nam się tutaj pojawił magiczny link. I teraz ten link wykorzystamy zaraz i wracamy do SendinBlue, a właściwie wchodzimy dopiero i robimy sobie automatyzację, taki workflow work sobie robimy. Jakiś Jakieś pusty eee, automatyzacja. Beatimes na przykład eee, startujemy automatyzację. I teraz tak wyzwala, czyli trigger musimy dodać, czyli e -e -e. czyli co? Czyli on musi dołączyć do jakiejś listy, tak? Added o details, kontakt dodany do listy. Eee, lista. Lista numer 1, moja pierwsza, OK, taki będzie trigger, ta automatyzacja uruchomi się, kiedy ktoś dołączy, a potem robimy plusik i robimy akcję, akcję o nazwie call webhook, ciach, i tutaj musimy wkleić nasz adres. Adres naszej integracji, to jest ten adres, on jest taki długi i brzydki, ale to nic nie szkodzi, po prostu go wklejamy, robimy OK, eee. i to już wszystko w tej automatyzacji. Możesz to zrobić osobną automatyzacją, albo sobie utworzyć nową, żeby był porządek, Aktywujemy to. Status jest aktywny, z tego co widzę. Na pewno? Nie, jednak nie. Aktywujemy jeszcze raz. Odświeżę, nie wiem, czemu się nie chce aktywować. O, 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 o. Teraz, teraz działa automatyzacja. Dobra, i teraz wchodzimy w kontakty. Oczywiście, jak użytkownik dołączy przez formularz, czy przez jakiś inny automat, gdziekolwiek jak dołączy, do tej listy, no to ta automatyzacja się uruchomi, tak? My tutaj sobie ręcznie dodamy. Eee, przykładowo iren.com.br. Aha, on już istnieje, bo ja już testowałem. Kasia, niech będzie. Kasia, dodajemy go tutaj, zaznaczamy do tej listy i robimy, robimy tego, tego, on już sobie tutaj wpadł i teraz jesteśmy tutaj na naszych licznikach, robimy Twoje liczniki i to jest nasz licznik i wchodzimy sobie w listę użytkowników, tak zwanych leadów, on się nam powinien tutaj pokazać. O i widzisz, odświeżyliśmy, bo tam kilka sekund zawsze jest opóźnienia, i się nam, pojawił nam się użytkownik rozpoznany po adresie e-mail. IP jest nieważne. Pierwsza wizyta, 10.10, .10, 48 sekund, 5 października, czyli w momencie, kiedy dołączył. I właśnie mając teraz taką, taki konkretny, dokładny czas, możemy, możemy uruchamiać tę automatyzację tak, jak właśnie sobie. Chcemy i to nam rozwiązuje problem. Myślę, że to jest proste, łatwo do zrobienia, jak widać w 4 minutki. Dziękuję za uwagę. W razie problemów odzywaj się i pisz. Dzięki.